na ulicy Nowogrodzkiej, nie dochodząc Marszałkowskiej, był końcowy przystanek AKD. I tam była poczekalnia. I Niemcy zajęli to i stamtąd wysyłali grupy ludzi, za którymi się, prawda, chowali i kazali im rozbierać barykady na przykład. I taką mieliśmy właśnie jedną niemiecką akcję do rozbiórki barykady na rogu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej. Myśmy zaczęli do nich wołać, żeby biegli, przeskakiwali przez barykadę, ale część tak zrobiła, a część 4 czy 5 odwróciła się do tych Niemców. I ma się rozumieć, Niemcy ich zastrzelili. Leżeli na Marszałkowskiej bardzo długo, aż do czasu, póki Niemcy nie zdobyli tego budynku tak zwanego Siła i Światło, to na rogu Marszałkowskiej i Nowogrodzkiej.